Liczba, która jest sumą logarytmów, jest równa. Przepiszmy nasze wrażenie oraz przypomnijmy wzory związane z logarytmami. Na początku sprawdzamy, czy każdy z logarytmów e, można obliczyć zgodnie z definicją. Tutaj mamy definicję związaną z logarytmami, czyli tak zwany ślimak. Ale niestety e, to nam nie zadziała, więc w dalszej kolejności stosujemy jeden ze wzorów. Konkretnie tutaj wykorzystamy, jak widzisz, trzeci wzór, ponieważ r można wrzucać przed logarytm albo do potęgi. W tym wypadku trójkę wrzucimy do potęgi. Do potęgi liczby 2, czyli mamy 2 do trzeciej, dodać logarytm. 5 do 3. Spotęgujmy. 2 do 3 to 8, 5 do 3 to 125, czyli Logarytm z 8 dodać logarytm ze 125. Równa się. Jak tutaj jest dodawanie logarytmów, to mamy mnożenie liczb logarytmowanych, czyli wymnażamy 8 razy 125 to jest 1000. Więc piszemy logarytm z 1000. Tutaj przy podstawie logarytmu nic nie widzimy, ale jak nic nie widzimy, to znaczy, że tu jest dziesiątka. Więc to jest x. No i teraz stosujemy ten ślimak, czyli tę naszą, czyli tę naszą definicję u logarytmu. 10 do x to jest 1000. Myślę, że już znasz wynik, ale to rozpiszmy. 10 do x równa się. 1000, więc widzimy, że x będzie trójka, ponieważ 10 do trzeciej to jest 1000. Więc dajmy tutaj zapis, że to jest 3. Zaznaczamy odpowiedź d.